Ale fajne! East Coast, West Coast. O! Caprice. Chevrolet Caprice. O! Ale fajne są te wstawki z realnego świata. Mega to robi klimat w tej grze, kurde. Wow. Zajebiliście. Bouncing. Tak, musimy sprawdzić to bouncing, jak to działa. Czasami są takie przejścia, że faktycznie ciężko się zorientować, czy to gra, czy to prawdziwy świat. Fajnie to zrobili, naprawdę. Od czego zaczynamy? Lowrider, kurde, wielkie felgi, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Czyli tak, jedziemy sobie... A, wskazówki, okej. Okay. Będziemy musieli pewnie gdzieś w górę skręcić. Fajne są te wskazówki, to mi się bardzo podobało na samym początku, dlatego że lubię jeździć bez minimapki. Ale jedna rzecz mi się nie podoba w The Crew Motorfest, to jest to, że ten interfejs, zegar i mapa są tak wielkie. One powinny być mniejsze, albo można, żeby można było je jakoś tam zmniejszyć, nie? It's terrible. Hey, I'm Latina. I'll be honest with you. Nie jest to na pewno styl tuningu europejski. Nie widziałem, żeby w Polsce gdzieś były tego rodzaju zawody. Może są, ale to jakaś taka nisza bardziej, nie? Oho! Jakie wielkie felgi to miało! No, chyba nie będzie tu większych felg niż w lowriderach w GTA. GTA Online. Kojarzycie, jakie tam wielkie felgi były? Kurde, na pół samochodu. Właściwie to się prawie Monster Truck z tego robił. Wow. Świetnie to wygląda. Podoba mi się, naprawdę. Ten świat jest ciekawy. Church, church. Tu będzie za kościołem, czyli tutaj, tak? Teraz za tą taką pięścią wystającą z ziemi musimy skręcić. O, jest. Nie, to nie jest pięść. O, można powiedzieć, że pięść. O, ale fajny garaż. Można tu wjechać? Wow, ale fajnie. Czekaj, ale czad. W Fordzie by to było zablokowane, nie? Taki wjazd. Tutaj za tym domem chyba musimy tak skręcić, nie? Jakoś tutaj? Tak. I na skrzyżowaniu w prawo. O, okej. Jestem. Plus, no niedługo będziemy mieli nową wyspę w ogóle w Motorfeście. To jest ciekawe. Całkowicie odrębny świat. Ciekawe, co tam powymyślają, prawda? Fajnie, fajnie. Dobra, wbijamy sobie na lowridery. Czy on jechał bokiem? Tak mi się wydawało przez chwilę. Okej, będą mi robić furkę. Czemu EA zatopione miał ko... Nie, no to jest właśnie najgorsze w Motorfeście, że te koła są zatopione w podłoże. W tekstury się zatapiają. Your service, driver. Co, odpicowali mi już? Okej. Czekaj, żeby przeoczyć... Ach, sterowania nie ten. Kurde, wyskakuje tych rzeczy tyle, że... O! Ale fajne! Tylko, że chyba jest wschód słońca i tak dobrze nie widać. Ej, ja chcę jeszcze... Nie no, czekaj, to ja... bo ja wybrałem chyba z tymi dużymi kołami, nie? Tak, musimy przytrzymać... Czekaj, czekaj, kamera z kokpitu. Aha, bo tu się przełącza, okej. Tu jest statyczne. Ja myślałem, że trzeba trzymać, bo chyba tak w GTA było, że trzeba było trzymać przycisk, żeby tam skakać czy coś. Dobra, no to przełączamy się. Aha, tutaj jest nawet ikonka. Nie mogę wam tego pokazać myszką, ale przy zegarach prędkości, przy prędkościomierzu macie tam pokazaną taką ikonkę
Jaki mamy tryb w samochodzie? Spoko! Trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć, żeby to tak skoczyło. I postać w środku się rusza. Z tego co oglądałem, takie zawody w tych skokach, to gościu sobie stoi, z pilocikiem sobie stoi i strzela tym samochodem do góry. Tak w rzeczywistości to wygląda, nie siedzi w środku. Wiesz, żeby wyżej skakało, nie? To musi być jakieś odciążone. Więc to jest ten drugi tryb. I tutaj mamy tryb zwykły, taki do jeżdżenia, o. No i mamy jeszcze ten tryb, gdzie możemy sobie zawieszenie ustawić tak, jak nam się podoba. I możemy normalnie przy nim jechać. A możemy na przykład skakać i jechać? Tak! Okej! Okay. Nie do końca ogarnięty samochód. Pijany po prostu. Jaki czad. Można stanąć... Właśnie, spróbujmy tego. Tylko jak to przywrócić? Tam było chyba w tym sterowaniu, ale zagadałem się z wami i nie spojrzałem dobrze. Jak podnieść tylko przód? O, inaczej zrobimy. Podniesiemy tu i teraz zmienimy sobie na ten tryb. Okej, gotowi. I teraz przodem skakać. Kurde. Czy wystarczy trzymać? Nie, trzeba jakoś kliknąć w odpowiednim momencie. Ale jak? Ale fajnie to zrobili, kurde! Jeszcze nie wiem jak, może trzeba coś mocniejszego zainstalować do tego auta, czy coś? O, o, o! Okej, jak jedziemy trochę szybciej, to zawieszenie wraca do tego stanu normalnego. Jedną rzecz bym chciał sprawdzić, czy... Jak damy sobie to wysokie zawieszenie, to czy będziemy mogli jakoś lepiej jeździć po, nie wiem, skałach albo jakichś offroadach? Okej, no tutaj już trochę za głęboko. Hop till infinity. Ja muszę zrobić jeszcze tą playlistę driftingową. Nie chciałem robić tego na kierownicy, bo na kierownicy jest źle. Lubię driftować na kierownicy, ale nie w Motorfeście. Okej, okay, no to zobaczmy, o co tu chodzi. Czyli teraz będziemy mieli chyba zawody w skakaniu. Według muzyki. O nie, a ja tu nie mam muzyki włączonej. Color, felk. Zastosuj. A, trzeba trzymać, okej. Okay. Guitar Hero. To jest trudne. Make that car dance. Aj! Ja, ale to jest trudne. Jest trudno, jest kurde naprawdę trudno, nie spodziewałem się, aczkolwiek jest to miła odmiana po Fordzie, prawda? Gdzie w Fordzie to wygrywasz z botami, możesz sobie ustawić na jakiś tam poziom średni tych botów i możesz sobie zdobywać jakieś super furki i inne rzeczy. A tutaj jest tak... No, trzeba się postarać, na pewno. To dobrze, to bardzo dobrze. I co wy na to? Robiliście już sobie te lowriderowe? Jedziemy dalej. Wow. Takie kurde drobne detale cieszą. Ale nie możemy zmienić wszystkiego naraz, zauważyliście? I co, no mamy złote felgi, to złoty zderzak sobie zostawię. Spoiler. A co mi się tu zmienia? Aha, to bo to nie jest spoiler, tylko to jest to z tyłu takie. Zderzak złoty, ale chciałbym teraz zmienić kolor samochodu, może? Z taką oponą z tyłu, zapasową. Fajnie, ej kurde, dobrze wygląda ten Buick. Podoba mi się, no to idziemy dalej. Okej, no poziom trudności jest teraz niższy, ale chcę to w ogóle zaliczyć. Tak się zastanawiam właśnie, czy te samochody, które biorą udział w zawodach w rzeczywistym świecie, te, które skaczą, czy one w ogóle jakkolwiek mogą jeździć z takim mocno przerobionym zawieszeniem? Niektóre nie mają ani wnętrza, ani nawet silnika. No właśnie, tak podejrzewałem, bo one się naprawdę bardzo wysoko wybijają, nie? Więc po takich zawodach, jakbyśmy chcieli poskakać, tak, pojeździć takim lowriderem po skakaniu, to chyba by nie było możliwe w rzeczywistości. Dobra, zrobiłem. 3 minuty, no tak jak mówiłem, 4 minuty się robi wyścig. O, tutaj jakieś rzeczy odblokowałem. I jedziemy sobie 14 km. Nie no, to tam się już chyba przeniesiemy, bo to raczej jest daleko. Kurde, trochę jak Fell Divers.
Za szybko. No i dobra. Nie poszło chyba tak źle. Może bym nawet zaliczył. A nie, tutaj trzeba było mieć 20 tysięcy punktów. Okej. I to jest ten poziom trzeci. Spoko, ta playlista, bardzo fajnie to wymyślili. Bo nas wprowadza w ten taki klimat w ogóle czegoś innego w motoryzacji, prawda? W Forzie też mamy coś takiego. Na przykład jak mieliśmy Donut Media, to tam też było trochę o tym ich świecie, ale z kolei widać tą taką dysproporcję, nie? Bo w Motorfestie, jak mieliśmy Donut Media, to dużo było o tych donatach, prawda? Dużo było o tych Donut Media ludziach, czym oni się tam zajmują. A w Forzie to było tak liźnięte tylko trochę. Bez Nitra, czy mi pójdzie... O, jakie belgi wielkie! My chyba też będziemy mogli to zaraz zainstalować, nie? Dobra, teraz nie mam Nitra. Czy dam radę sobie z Franklinem? Czy to jest ten Franklin z GTA 5? Czy jego imię jest przypadkowe tutaj w The Crew? Nie no, Franklin nie brał udziału w żadnych zawodach lowriderowych. On po prostu kradł auta sportowe w GTA 5. Tam nie było nic takiego z lowriderami, prawda? Ty, a ja mogę podczas jazdy... Nie, nie mogę tego trybu włączać, modyfikacji zawieszenia. Dobra, jestem na przedzie. Czy ta gra działa na kierownicy? Tak, ale wolę w nią grać na padzie. Może coś tam poprawili w tym sterowaniu, ale mi nie pasuje na kierownicy zdecydowanie. Fajny jest ten tryb ze skakaniem i z tańczeniem tego lowridera. Ale wyścigi są takim dodatkiem. Ciekawe, czy można sobie inne lowridery zrobić. I tylko ten jeden samochód ma takie kozackie felgi? Wow, ale fajnie brzmi. Czy on ma tablicę Honigan? Playlista aktywowana. No dobrze. I teraz mogę sobie zrobić donk. Ale jak rozumiem, donk będzie to dokładnie to samo co lowrider, tak? Czy coś innego zupełnie? Podobne będzie, tak? Ale coś innego. Okej, no to sobie zrobimy. Jakie felgi. A jego nie można... Nie można nim skakać, tak? To nie jest do skakania, okej. Ciekawe. Dobra, let's go. Jedziemy. 800 metrów do celu, ogarniemy to. Jak się ciemno zrobiło. Nie mogę z tego neonu. On już był w The Crew 2, ale tutaj ciekawie wygląda z tym lowriderem i tymi wielkimi kołami. Nie chodzi o to, że przepięknie, ale po prostu dziwnie, no. Dobrze. Co my tutaj, od czego zaczynamy? To jest na czas coś, to zostawię na razie te ustawienie w trudności. Klimat jak Midnight Club. Tak! Musimy sobie zagrać jeszcze. Mam tą grę w ogóle w Midnight Club. Kupiłem kiedyś jakąś płytę. Teraz już nigdzie jej nie można dostać. Mam na Xboxa. Caprice. Co ja dostałem już tunigowanego? Okej. Mamy do przejechania 5 km. A, teraz dostałem taką swoją wersję. Okej. Customs edition. And if you stick around, you can be sure the Weasel will do everything in his power to make your donk exceptional. Ole, wielkie te koła. A czy fajnie, podoba mi się bardziej ten chyba taki czysty styl tego samochodu, bo tutaj masz wszystko takie u góry fabryczne praktycznie. A tu nagle takie wielkie koła. Ile one mają? 30 cali? Ale fajne kolory. No dobra, niech będzie czerwony na razie. Spoko to wygląda. Ty, on już był taki całkiem szybki w standardzie. Ja pierniczę z takimi wielkimi kołami 250 na godzinę, w rzeczywistości byłoby ciężko chyba. Dobra, jesteśmy. Co tutaj będziemy mieli do roboty? Coś mi się wydaje, że tu mogą być same wyścigi. O nie, jednak nie! Tu będziemy mieli dragi! Ukończ wyścig, taki mamy cel. Dobra, możemy sobie wymienić felgi teraz. Czyli tu już mamy takie samochody bardziej do ścigania się chyba, ale to dziwne jest. Takie wielkie felgi? Aha, okej.
Nie, to nie jest wyścig drive. Taki nietypowy może. Nie wiem, kurde. Jakaś odmiana tego wyścigu dragowego. Aha, i tutaj mamy... Ale się fajnie trzyma to auto. Drogi. Aż dziwne. Jakie felgi. Fajne to jest. To nie jest wyścig drag na pewno. To są po prostu takie wyścigi po prostej, ale też są zakręty, jakieś tam przeszkody. A wyścigi drag to jest tutaj coś takiego trochę odrębnego, wydaje mi się. Dobra, nie wiem, bo tam ich chłopaki zostawili z tyłu. I zobaczmy. To też chyba mamy na wprost wyścig. Oj, chyba dałem ciała wam. Kurde, stanąłem na koło. Ej. Nie wiem, o co tu... Znaczy, zagadałem się. Myślałem, że to będzie jakieś odliczanie. Ech, dobra, nieważne. Teraz mój samochód wygląda jak landrynka jakaś. Muszę sobie go przemalować na zielono. Doładowanie PD Main Stage. Nie wiem za co. Okej, fura trochę przebudowana już. Ej, i teraz pytanie, czy do wszystkich samochodów będziemy mogli sobie takie koła wrzucić? Chyba nie. Chyba ten jest po prostu taki wyjątkowy. W ogóle tu jest Escalade? Moment. Dzień dobry. I właśnie, czy jego by można było zrobić z takimi wielkimi kołami? Wyciemnione szyby, bez klaksonu. O, mamy zawieszkę do środka. To już coś. Kolor jest. Dobrze. Dobrze. Dobrze, wszystko gra. Okej. Teraz mamy donk. No nieprawdziwy w 100%, ale już jest znacznie lepiej. Już jest znacznie lepiej. Super. I teraz mamy taką udawaną wersję donk. Escalade'a. Teraz można jechać. Niestety nie mogę zostać przy moim aucie, ale dokończmy tuning tego. O, możemy sobie przykryć tylny błotnik. Okej, może być. Dobra, początek wydarzenia, lecimy. Chłopaki trochę się naczekali, bo tuningowałem tego Escalade'a, ale... Który jest moim zdaniem najlepszy Need for Speed? No, z tych ostatnich na pewno Unbound rozwala łeb. Jest zajebisty. Mi się bardzo podoba. Dobra, dalsze zawody. Następne zawody mamy 900 metrów dalej. Fajny wstęp był. No, o, okej. Więc to jest tak odwrotnie. Jak robimy sobie tą playlistę, gdzie ścigamy się donkiem, to dostajemy lowridera. Jak ścigamy się lowriderem, to dostajemy donka na koniec. W porządku. I siu. Więc mamy wersję specjalną tego auta. Fajnie, dostaliśmy, tak można powiedzieć, dwa auta za friko i to tak ciekawie zrobione. Naprawdę ten tuning tutaj poszedł trochę wyżej, nie? Dobra, wydarzenia w ramach playlisty ukończone. Dostałem 0 baksów, bardzo mi przykro z tego powodu. Ale odblokowałem szybką podróż chyba. Okej, tu mam następną playlistę, którą mogę sobie wybrać. Jak widzicie, jeszcze mam dużo do zrobienia. Dobra, poczekaj, bo tutaj mamy zawody. Ja się ustawię naprzeciwko ziomeczka. Ja mam zielone światła z przodu. Czekaj, ziomek, już też robię. O. Aha, jeszcze to podnieśmy sobie tył. O. Cyk, i teraz. Tyłem też można skakać. Czekaj, bo chcę bliżej podjechać. O, coś takiego. O! Robimy konkurs. Czekaj, ale ty masz inne auto zrobione na lowridera. To tak można? Fajnie. Ej, w ogóle fajna synchronizacja, nie? Bo ładnie widać, jakiego samochód skacze. Spoko to wygląda. Tak, podniósł sobie ty. A, cwaniaczek.
Szkoda, że nie można ustawić kamery w jednym... A nie, można. Można, okej. Okay. Nieważne. Cyk, cyk. Ekstra to jest. Fajnie wygląda, jak w ogóle inny gracz robi skoki. Naprawdę bardzo płynnie, nie? Trzeba przyznać. Roponowane, to są na samym początku, dobrze. Więc mamy Impale. Impala to jest dobry lowrider, ale w ogóle to Impale możecie sobie fajnie zrobić w Forza Horizon 4 albo w Forza Horizon 5. O, pakiet jakiś jest. Impala i Lowrunner. To musimy to kupić. Roadrunner. Jest. I mamy te lowridery, a czy można kupić sobie jeszcze te donki? Trochę żałuję, że nie można Escalade'a robić. Tu mamy to, żeśmy kupili Impale przed chwilą, prawda? Dobrze. A Pontiaki? Nie, Pontiaki też nie. No dobra. Mamy tam jakieś nowe samochody. A, to jakiś taki pakiet śmieszny. Impale chciałem, tak. No i teraz zobaczmy tą personalizację. Mamy kolor jeden standardowy. Teraz felgi. Czy mamy tutaj te felgi takie fajne? Coś było takiego, na przykład to by pasowało do lowridera. I tylko felgi można zmienić. No, kosmetyczne rzeczy też. A nie można go mocniej obniżyć jeszcze? Fajnie by było. I rozmiaru felg też nie można zmienić. Dobrze. A czekaj, części ozdobne? Aha, to już patrzyliśmy, że felgi, okej. Okay. No i tyle. Tu możemy dać jeszcze tą zawieszkę inną. O kurde, Impala to jest to. Fajnie, czyli mamy kilka samochodów lowriderowych. Nie tak tylko, że jeden. Bardzo spoko. Zrobiłem sobie tą playlistę, co chciałem. Bardzo fajna aktualizacja. Wprowadza nas, zwłaszcza Europejczyków, w taki trochę inny klimat tuningowy. W sumie nie pamiętam. Chyba ostatnia gra, jaka liznęła trochę tego klimatu lowriderowców, to był Midnight lub Dub Edition, nie? Tam trochę było tego klimatu, a tutaj... Bardzo fajnie, że to wprowadzili. Coś innego, zrobili te skakanie samochodem. Naprawdę bardzo ładnie.